Dzień dobry. Ten kadr widzieliście już wielokrotnie. O pulpicie technicznym powiedziałem już chyba wszystko, co powiedzieć można, a i nieraz miałem okazję zaprezentować go w akcji podczas naprawiania pakietów. Dlatego dziś spojrzymy na temat z nieco innej perspektywy. Pokażę Wam, co kryje się tuż za pulpitem technicznym. Opowiem trochę dokładniej o budowie jednostki centralnej Mery 400. Jednostka centralna Mery 400, a właściwie moduł jednostki centralnej o wymownym symbolu MJC-400, jest sporych rozmiarów skrzynią o wysokości 36, szerokości 48 i głębokości 54 cm. Jest to urządzenie przeznaczone do montażu w standardowej 19-calowej szafie. Wyraźnie widać podział na górną i dolną część. Taka pojedyncza szuflada o wysokości 4U jest podstawowym elementem konstrukcyjnym również innych instalowanych w szafie modułów Mery 400. W przypadku jednostki centralnej dwie takie szuflady połączone są ze sobą na stałe, tworząc jeden moduł o wysokości 8U. Instalując go w szafie, dodatkowe 1U trzeba zarezerwować na szyny montażowe. Oprócz funkcji montażu pełnią one jeszcze jedną rolę. Pozwalają wysunąć całą jednostkę centralną. Na tym zdjęciu brakuje jeszcze jednego elementu. Dwóch zasilaczy montowanych z tyłu modułu. Wydłużają one całość do około 73 cm. Razem z nimi jednostka centralna w standardowej konfiguracji waży 67 kg i pobiera około 700 W mocy. Zasilacze pełnią też inną ważną rolę. Chłodzą cały moduł, wyciągając powietrze zasysane przez otwory wentylacyjne z przodu jednostki. Poznawanie jednostki centralnej zaczniemy od spojrzenia, co kryje się za przednim panelem pulpitu technicznego. Zamocowany jest on za pomocą czterech śrub ukrytych w uszach modułu. Po ich wykręceniu panel można po prostu zdjąć, odsłaniając pakiet kluczy PK, który zawiera całą elektronikę pulpitu technicznego. Wszystkie ruchome elementy pulpitu są albo częścią zdejmowanego panelu, albo częścią pakietu kluczy znajdującego się tuż za nim. Żadnego wykręcania gałek czy odpinania kabelków. Sprytnie i wygodnie pomyślane. Na pakiecie kluczy, oprócz garści układów scalonych, rezystorów i kondensatorów, zamocowane są wszystkie przełączniki i wskaźniki LED pulpitu technicznego. Tutaj też kryje się sławetny głośniczek, który pozwala podsłuchiwać procesor i przydaje się w diagnozowaniu stanu maszyny. Dalej po prawej mamy wielopozycyjny przełącznik obrotowy służący do wyboru rejestrów. Łączy się on mechanicznie z gałką zamontowaną na przednim panelu. Obok tej gałki mamy jeszcze mechanizm stacyjki, której ruch obraca plastikowy ślizgacz z niewielkim wzniesieniem dookoła krawędzi. To wzniesienie aktywuje kolejno dwa mikroprzełączniki na pakiecie PK, odpowiedzialne za włączenie maszyny i blokadę kluczy. A w prawym dolnym rogu mamy rezonator kwarcowy generujący przerwania zegarowe i pole z worek pozwalające wybrać, jak często się one pojawiają. Pakiet kluczy zamontowany jest za pomocą czterech śrub. Po ich wykręceniu można go po prostu wypiąć z gniazda łączącego go z resztą procesora. A pod nim widać już tylko szyny, w których zainstalowane są pakiety jednostki centralnej oraz wspomniane złącze szpilkowe Unitra Eltra 831. Spotkamy je jeszcze nie raz, razem z jego żeńskim odpowiednikiem Eltra 841, używane są one bowiem do wielu połączeń w systemie. Poniżej pulpitu technicznego mamy maskownicę dolnej części jednostki centralnej, zamocowaną w taki sam sposób jak ta powyżej. Tutaj sprawa jest nieco mniej ciekawa. Na panelu zamontowany jest tylko pojedynczy LED sygnalizujący poprawną pracę zasilacza, a za panelem mamy dwa wentylatory wymuszające obieg powietrza w tej części modułu. Jest to konieczne, ponieważ tuż za nimi mogą być montowane pakiety pamięci ferrytowej, które lubią oddawać spore ilości ciepła. Spójrzmy teraz, co kryje się pod maskownicami zabezpieczającymi lewy bok modułu. Te dwie sporych rozmiarów płytki drukowane z mnóstwem połączeń stanowią plater jednostki centralnej. Dziś powiedzielibyśmy pewnie backplane, ale po co, skoro można plater? Nie ma tutaj żadnych aktywnych elementów elektronicznych, jedynie złącza i ponad 1100 połączeń między nimi. Dla tych z Was, którzy nie spotkali się do tej pory bliżej z połączeniami owijanymi, spieszę z wyjaśnieniami. Nie, to nie jest zrobiony byle jak i tak, to tak właśnie ma wyglądać. Połączenia owijane rozpoczęły swoją karierę w centralach telefonicznych na początku lat 50., a w latach 60. i 70. były bardzo chętnie używane przy konstrukcji komputerów. Ich największe zalety to łatwość wykonania i późniejszej modyfikacji połączeń oraz trwałość. Ta trwałość jest zdumiewająca. Wiele razy spotkałem się już z uszkodzonymi ścieżkami czy lutami na pakietach Mery 400, ale nigdy jeszcze nie widziałem uszkodzonego połączenia owijanego na platerze. No cóż, nie bez powodu ten rodzaj połączeń był używany również w komputerze, który lądował na Księżycu.
Idea połączenia owijanego jest prosta. Na końcówce o prostokątnym przekroju owija się ciasno cienki przewód. Służą do tego specjalne narzędzia, ręczne, mechaniczne bądź elektryczne. W poprawnie wykonanym połączeniu powinno być 7 zwojów bez izolacji i pół do półtorej zwoi z izolacją dla podniesienia wytrzymałości mechanicznej. Ten prostokątny przekrój końcówki jest bardzo istotny. Trwałość takich połączeń bierze się z dużych naprężeń, jakie powstają na styku przewodu z ostrymi krawędziami końcówki, na którą jest nawijany. Tworzy się tam gazoszczelny zimny spaw, który uniemożliwia utlenianie łączonych powierzchni. Dzięki temu, nawet gdy zewnętrzna powierzchnia połączenia wygląda już mało atrakcyjnie, połączenie owijane jest wciąż sprawne i o niskiej rezystancji. Na żadnej końcówce nie powinniśmy znaleźć więcej niż 2 połączenia owijane. Jest tak dlatego, że poprawnie wykonane połączenie między wieloma punktami prowadzone jest zawsze w jednej linii, bez rozgałęzień. Takie rozgałęzienia mogłyby prowadzić do odbić w linii i w efekcie do pogorszenia jakości sygnału. Z tego samego względu należy też unikać prowadzenia magistral ciasnymi wiązkami. Przesłuchy między liniami mogą narobić szkody. Dlatego też czasami w trosce o jakość sygnału połączenie prowadzi się skrętką razem z przewodem masy. Dodatkową zaletą takich połączeń jest to, że dostęp do sygnałów na platerze jest bardzo łatwy, a co za tym idzie, łatwo wykonać tam wielopunktowe pomiary analizatorem stanów logicznych czy oscyloskopem. Tył jednostki centralnej jest chyba najmniej interesujący. Bez zamontowanych zasilaczy widzimy tutaj tylko szyny montażowe pakietów i złącza zasilaczy. Po raz kolejny Eltra 831. Tutaj służą one głównie do przesyłu dużych prądów, więc oprócz kilku pojedynczych sygnałów logicznych mamy grupy po kilkanaście pinów zarezerwowanych dla poszczególnych napięć zasilania. Dobrze, czas w końcu na główny punkt programu. Z prawej strony modułu dwie maskownice, takie same jak te chroniące plater systemu, skrywają wnętrze jednostki centralnej. Ich zdjęcie daje dostęp do wszystkich pakietów systemu. Ponieważ moja MERA400 ma dość podstawową konfigurację, to żeby opowiedzieć o wnętrznościach komputera, posłużę się zdjęciem innej maszyny. To rozbudowana do ówczesnych granic możliwości MERA400, na której powstał m.in. system operacyjny Krug 5. Wnętrze jednostki centralnej podzielone jest wyraźnie na 4 komory. Każda z nich mieści do 10 pakietów i zawiera z góry ustaloną część funkcjonalności komputera, z drobnymi wyjątkami. W większości przypadków każda z pozycji w komorze ma konkretne przeznaczenie i można w niej zainstalować tylko jeden konkretny pakiet lub pakiet konkretnego typu. Na górze po lewej mamy procesor z przyległościami. 3 pakiety na samej górze to arytmometr wielokrotnej precyzji, zwany też przystawką zmiennoprzecinkową lub po prostu zmiennym przecinkiem. Jest on opcjonalny, więc mogą zdarzyć się egzemplarze komputera, w których te miejsca będą puste. Kolejne 6 pozycji poniżej zajęte jest przez procesor, który będzie zawsze zainstalowany. Natomiast miejsce na samym dole komory przeznaczone było pierwotnie dla pakietu sterowania automatyki, KMAC lub PI. Później natomiast było też wykorzystywane przez inne specjalizowane pakiety wejścia-wyjścia, ale tylko takie, które od początku zaprojektowane były z myślą o instalacji w tym konkretnym miejscu. Komora poniżej przeznaczona jest do zainstalowania pamięci operacyjnej. 4 dolne pozycje mają podwójną wysokość i mieszczą takie same pakiety nośników pamięci. W tym komputerze są to 4 moduły pamięci ferrytowej FJP8 produkcji wrocławskiego Elvro. Każdy z nich ma pojemność 8 kilosłów 16-bitowych, razem 32 kilosłowa, czyli 64 kB. Tuż nad nimi zainstalowany jest kontroler pamięci, a na najwyższej pozycji mamy pakiet interfejsu, który zapewnia nie tylko komunikację między blokami funkcjonalnymi jednostki centralnej, ale pozwala również podłączyć do niej inne moduły. Po prawej stronie na górze mamy podstawową sekcję wejścia-wyjścia, tak zwany kanał znakowy. 2 pozycje na samym dole mają ustaloną funkcję i są zajęte przez pakiety kontrolera kanału. Powyżej mamy 8 równorzędnych miejsc na jednostki sterujące urządzeń, drukarek, terminali, stacji dysków elastycznych czy czytników i dziurkarek taśmy papierowej. Pakiety przeznaczone do instalacji w tej części można instalować w dowolnej konfiguracji i na dowolnej pozycji, ale trzeba pamiętać o tym, że pozycja będzie określała adres urządzenia w systemie. Ostatnia komora, na dole po prawej, może mieć różne przeznaczenie. O jej funkcji decydować będą połączenia wykonane na platerze. Najczęściej wykorzystywana była do zainstalowania drugiego kanału znakowego, co pozwalało podłączyć do komputera kolejnych 8 urządzeń znakowych. Ale mogła mieć też inne specjalizowane funkcje. W tej jednostce centralnej na przykład zainstalowana jest tutaj dodatkowa pamięć półprzewodnikowa o pojemności aż 1 megasłowa, czyli 2 MB. Wróćmy teraz do mojej MERY400. Ma ona nieco inną konfigurację. Mamy tutaj oczywiście taki sam procesor i zmienny przecinek, ale nie ma już pakietu automatyki. Tej pustej przestrzeni używam jako schowka na przedłużacz pakietów. Zamiast zestawu modułów pamięci ferrytowej mamy tutaj tylko jeden pakiet pamięci półprzewodnikowej.
ale za to o dwukrotnie większej pojemności niż 4 pakiety FJP8 razem wzięte. Ta pamięć używa też innego, własnego kontrolera. Kanał znakowy jest taki sam, ale ma znacznie uboższą konfigurację. Tylko jeden pakiet z portem szeregowym, służącym mi do podłączenia peceta. Zazwyczaj zainstalowany jest też tutaj mój emulator czytnika taśmy papierowej, zawierający podstawowe testy maszyny, których używam podczas napraw, ale został on aktualnie wypożyczony innej marze 400. Natomiast miejsce poniżej, choć jest skonfigurowane dla drugiego kanału znakowego, używam jako skrytkę na kable zasilające, przednich wentylatorów i oświetlenia wnętrza komputera. A, właśnie, nie wspominałem do tej pory, że moją jednostkę centralną wyposażyłem w dodatkowe oświetlenie. Przydaje się ono bardzo podczas wymiany pakietów, bo bez niego jest w środku naprawdę ciemno. Okej, skoro wiemy już co i gdzie jest zainstalowane, możemy kontynuować rozbieranie komputera i wyjąć wszystkie pakiety. Niestety, tak łatwo wyjmuje się pakiety tylko dzięki magii montażu. Jeśli chcieć wyjąć pakiet procesora gołymi rękami, to trzeba mieć uścisk ze stali. A nawet wtedy tej metody nie polecam, bo łatwo coś uszkodzić. Najlepiej wyposażyć się w dwa takie oto specjalne kluczyki. Szalenie ułatwiają one zadanie. Tę dyndającą końcówkę umieszcza się w otworze na brzegu pakietu, klucz zapiera się o szynę biegnącą pionowo przed pakietem i używając takiej dźwigni można już pakiet wyciągnąć całkiem łatwo, aczkolwiek wciąż nie bez odrobiny wysiłku. Z wąskimi pakietami kanału znakowego sprawa jest nieco prostsza. Ponieważ tutaj złącze do plateru jest krótsze, to i siły mniejsze i wystarczają dwie plastikowe dźwignie zamontowane na stałe na brzegach każdego pakietu. W podobne dźwignie wyposażone są też pakiety pamięci ferrytowej. Pozbywszy się wszystkich pakietów, możemy przyjrzeć się platerowi od drugiej strony, od strony złącz. W komorze procesora mamy po dwa 96-pinowe złącza krawędziowe Eltra 801 na każdy pakiet. I to jest głównym powodem, dla którego te pakiety tak trudno wyjąć i jeszcze trudniej włożyć. To prawie dwa razy więcej siły sprężystej trzymającej pakiet, niż w przypadku 16-bitowego złącza ISA. Każdy pakiet procesora ma więc z jednej strony dwa rzędy padów pasujących do złącz na platerze. Ale to nie koniec, bo na przeciwległej krawędzi mamy takie samo złącze. I lepiej ich nie pomylić, bo to drugie złącze to złącze serwisowe. Zakłada się na nie zazwyczaj wskaźniki stanów, które pokazują co dzieje się w środku CPU. Ale można ich też użyć do pomiarów oscyloskopem czy wskaźnikiem stanów logicznych. Komory wąskich pakietów wyposażone są w złącza Eltra 841, z którym się już spotkaliśmy. Każdy wąski pakiet ma więc na jednym końcu jego męską wersję, Eltra 831, a na drugim złącze krawędziowe, gdzie podłączane jest odpowiednim kablem urządzenie, dla którego pakiet jest przeznaczony. Wszystkie pakiety pamięci używają takich samych złącz Eltra 831, tylko podwójnych. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że wymagają znacznie mniejszej siły przy łączeniu i rozłączaniu niż złącza krawędziowe pakietów procesora. Pakiet interfejsu od strony plateru wyposażony jest w taki sam zestaw złącz, ale w jego przypadku to również nie koniec. Z drugiej strony mamy dwa złącza krawędziowe, takie jak w przypadku procesora. Tym razem jednak nie są to złącza serwisowe, a pozwalające połączyć ze sobą kolejne moduły systemu. U mnie na obu tych złączach zamontowane są terminatory interfejsu. Jeśli chciałbym podłączyć do systemu np. kanał pamięciowy z kontrolerem dysków Mera 9425, musiałbym zdjąć terminator i za pomocą kabla interfejsu połączyć jednostkę centralną z takim samym pakietem interfejsu w kolejnym module. To tyle, jeśli chodzi o rzut oka na zawartość jednostki centralnej. W kolejnych odcinkach opowiem dokładnie o procesorze, zmiennym przecinku, pamięci oraz systemie wejścia-wyjścia. A tymczasem, do zobaczenia.